wieczór. Igor Jankę. Robert Kozak. Dzisiaj stało się coś absolutnie niezwykłego. Chyba pierwszy raz w historii ktoś zwołał konferencję prasową po to, żeby popełnić samobójstwo albo pokazać, że chce popełnić samobójstwo. Dlaczego prokurator Mikołaj przybył, strzelił czy próbował strzelić sobie w głowę? Na to pytanie dzisiaj będziemy próbować odpowiadać. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest tragedia, a może to jest komedia. To mi zresztą przypomina taką historię, która powstała, dowcip taki, który powstał po ataku na World Trade Center, kiedy to lotniarz lecący nad Warszawą niechcący uderzył w Pałac Kultury i się zabił. I dwóch takich kloszardów warszawskich, którzy to obserwowali, mówi: patrz, jaki kraj, taki terroryzm. Więc aż się narzuca pytanie, czy jaka prokuratura takie samobójstwo? O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Gośćmi są pan marszałek Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie Solidarna Polska, poseł Solidarnej Polski, i Cezary Gmyz, nasz kolega, dziennikarz Rzeczpospolitej z tygodnika Uważam, że. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Opowiedz nam, jak to doszło do tego dzisiejszego dnia, bo zajmowałeś się trochę po dziennikarsku tą sprawą. Ja byłem podmiotem tej sprawy, ponieważ ja komentowałem tę konferencję na żywo przez telefon na antenie TVP Info i w momencie, w którym skończyła się konferencja, pułkownika przybyła, ja byłem wstrząśnięty tym, co on powiedział, dlatego że miałem wrażenie, że po raz pierwszy, czy też po raz drugi mieliśmy do czynienia z wypowiedzeniem cywilnego zwierzchnictwa nad armią. W tym mam oczywiście prokuratorskim odcinku. I dość ostro komentowałem i w minutę mówiłem i w pewnym momencie usłyszałem, jak prezenterka mówi, że pułkownik przybył, popełnił samobójstwo. Ja w tym momencie się poczułem tak, jakbym nie ze swojej winy, ale jakbym przejechał człowieka na śmierć samochodem, jakby mi ktoś na maskę wyskoczył. To jest dzisiejszy dzień, nie? To jest historia, co się działo, dlaczego w ogóle ta konferencja? Że twoje telefony były analizowane, twoje SMS-y były analizowane w śledztwie, które nadzorował, czy które prowadził właśnie pułkownik prokurator przybył. Dokładnie tak. To znaczy to, że poproszono o moje SMS-y, billingi, treść tych SMS-ów, bo o tym się dowiedziałem, kiedy dostałem postanowienie prokuratury już cywilnej, która poinformowała mnie, że te billingi zostały wzięte i że mogę złożyć zawiadomienie, czy też dokładnie zażalenie na tą decyzję o wzięciu moich billingów. Udałem się wtedy do prokuratury okręgowej Przychocimskiej w Warszawie, żeby zacząć czytać akta. I czego dotyczyło to śledztwo? Ono dotyczyło tak zwanej sprawy Marka Pasionka, prokuratora, jedynego prokuratora cywilnego w prokuratorze wojskowej, prokuratora, który nadzorował śledztwo smoleńskie, którego prokuratura, przełożeni z prokuratury wojskowej, wojskowi, podejrzewali, że może być on moim informatorem i zrobili bardzo szeroko zakrojone śledztwo, które dało 6 tomów akt jawnych. Nie wiemy, ile jest tam akt niejawnych i co w nich jest. A był twoim informatorem? Dziennikarze nigdy nie odpowiadają na tego typu pytania, dlatego że nawet gdybym powiedział, czy był, czy nie był. Rozumiem, śledztwo dotyczyło tego, żeby ustalić, skąd się biorą przecieki i w którym miejscu z prokuratury do dziennikarzy, do mediów, ale było to dziwne śledztwo, dlatego że w tym śledztwie na przykład wzięto też billingi byłego prokuratora krajowego Jerzego Engelkinga. Nie wiadomo po co. Czy pan uważa, panie marszałku, czy pan uważa, że to jest dopuszczalne, żeby badać telefony, billingi dziennikarzy? Bo z jednej strony wydaje się, że nie, ale z drugiej, no, jeżeli bada się przeciek, no to jak go badać? Znaczy rozróżnijmy dwie sprawy. W świetle prawa nie jest jego złamaniem wzięcie billingów, czyli ustalenie, kto do kogo, skąd, jeżeli to są telefony komórkowe, dzwonił. Natomiast czym innym jest czy podsłuch telefoniczny, czy treść SMS-ów, bo to jest już kontrola korespondencji, na którą potrzebny jest, wymagana jest zgoda sądu. No bez nakazu sądowego tego robić nie wolno, to jest złamanie prawa, na pewno odpowiedzialność dyscyplinarna, a być może także odpowiedzialność karna.
Natomiast czy organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jest podejrzenie wycieku poufnych informacji, czy informacji niejawnych, mają znaczy jest celowe, żeby badały bilingi? Tak. Ja uważam, że tak. Znaczy bilingi osób, które mają ustawowy obowiązek zachowywania informacji niejawnych, a nie na przykład dziennikarzy. I to jest bardzo ważne uszczegółowienie, dlatego że ja też jestem za tym, żeby dziennikarze nie byli traktowani jak święte krowy, kiedy się dopuszczą przestępstwa, ale określonego przestępstwa, żeby można brać ich... No dobrze, ale jeżeli się bada, jeżeli prokurator Mikołaj przybył, ma zadanie ustalenia, gdzie dochodzi do przecieku, no to jak ma to ustalić, jeżeli nie może się... Mógł wziąć na przykład bilingi tylko i wyłącznie prokuratora Pasionka. Oczywiście, to jest zasadnicza różnica. To znaczy, prawie nie ma zakazu brania bilingów dziennikarskich, ale jest inny zakaz, który został przez prokuratura dokonała jego obejście. Zakaz przesłuchiwania dziennikarza na okoliczność tego, kim są jego informatorzy, którzy pragną zachować anonimowość. Ten zakaz nie miałby żadnego sensu, gdyby można było sięgać po bilingi, bo bilingi wiedzą od nas często więcej niż my sami o sobie pamiętamy. Ja nie będę po pół roku pamiętał, z kim 19 stycznia o 16.40 rozmawiałem i w jakim będę miejscu. Mój biling, mój BTS to będzie pamiętał. A dlaczego twoim zdaniem... Dlaczego ze sobą rozmawiali, tak. Ale w innej, dlaczego innej prokurator sprawie? Przybył twoim zdaniem i co miał na myśli, mówiąc, byliście manipulowani? Nie wiem, zupełnie tego nie wiem. Ja to odebrałem rzeczywiście bardzo, bardzo osobiście, dlatego że prokurator przybył, zasugerował, że byłem częścią jakiejś operacji, która miała doprowadzić do tego, żeby śledztwa w sprawie poważnej korupcji w wojsku nie mogły być prowadzone. Ale tak naprawdę to nie o to tutaj chodzi. No właśnie, fundamentalne pytanie. O co chodzi? Dlaczego on to zrobił? Cokolwiek, jakkolwiek nie nazwiemy to, co zrobił. Znaczy, bo są tutaj dwie hipotezy dotyczące, powtarzam ciągle, hipotezy dotyczące tego, co zrobił. No jedna, moim zdaniem teraz mniej prawdopodobna, że to była próba samobójcza, tylko w ostatniej chwili zadrżała ręka, no nastąpiła w ostatnim ułamku sekundy zmiana decyzji, no ale to, że jakby naruszona jest, są tylko tkanki miękkie, powiedzmy, obniża prawdopodobieństwo tej hipotezy. No drugi element, że to było spektakularne, mające przypominać samobójstwo, samookaleczenie, dokonane w nieomalże na oczach opinii publicznej. Tak napisałeś, że pan pozwoli, zacytuję jednego z blogerów, którzy rzucali nam pytania do tego programu. Nurni napisał tak: prokurator przybył, wychodzi jutro ze szpitala. To nie była nieudolna próba samobójstwa, to była umiejętna próba upozorowania samobójstwa. Czy twoim zdaniem, jak teraz patrzysz z perspektywy na to, czy to ta konferencja prasowa była nastawiona na to, żeby to się zdarzyło? Czy... Odpowiem, ale pan marszałek... Tak, dobrze. Natomiast co tutaj jest przedmiotem, moim zdaniem, bo już zostawmy pana Przybyła, potem była zupełnie niesłychana konferencja prasowa pana generała Parulskiego, naczelnego prokuratora wojskowego, który powiedział, że w pełni zgadza się z poglądami wyrażonymi przez pana Przybyła. Otóż są dwie rzeczy. Rzeczywiście od października istnieją w prokuraturze generalnej, być może także w Ministerstwie Sprawiedliwości, plany, które wymagają zmiany ustawy o prokuraturze generalnej, to znaczy zlikwidowania Naczelnej Prokuratury Wojskowej, włączenia prokuratorów wojskowych do pionu prokuratury powszechnej. No i jest zrozumiałe, że prokuratorom wojskowym to się nie podoba, jak instytucja ma pewien rodzaj autonomii i to dość daleko posuniętej. Jak się wczytać w ustawę o prokuraturze, no i jak się wie, jak to działa, to jest dość daleko posunięta autonomia. No to widać, że to się nie podoba. No ale moim zdaniem to jest jeszcze za mało, by czy to próbować popełnić nieudolnie samobójstwo, czy w sposób bardzo zręczny samobójstwo upozorować.
No i tutaj może chodzić o następujące rzeczy. No, pan prokurator przybył, mówił w sposób dramatyczny o tym, że prokuratura wojskowa to ostatnia zapora przeciwko zorganizowanej przestępczości, korupcji w armii, że ona tutaj zwalcza. Ja sobie przypominam dość sporo takich zastanawiających umorzeń śledztw w sprawie... Afera Bakrzyszowa. Ale jest ta afera Bakrzyszowa, jest w sprawie zakupu samolotów Kaza, takie umorzenia, tam dowody były dość żelazne. Prowadzone przez prokuraturę wojskową. Przestępczości zorganizowanej w prokuraturze. Tak. Otóż, no, być może jest tam obawa, że jeżeli nastąpi włączenie pionu wojskowego do prokuratury powszechnej, to cywilni prokuratorzy, no, w ramach nadzoru normalnego prokuratorskiego zaczną przeglądać te lub inne akta i dochodzić do niemiłych wniosków. No, ale to czy jest to wydarzenie coś może... więcej niż tylko obrona. To mogłoby być coś więcej niż obrona własnej autonomii przez instytucje. Tutaj w grę też, powtarzam, może. Ja nie jestem pewien. Robiąc taki teatr, można przypuszczać, ktoś przy zdrowych zmysłach może przypuszczać, że to ich uchroni przed tą ustawą i włączeniem prokuratury wojskowej pod nadzór prokuratury cywilnej. To troszeczkę inaczej niż cywile. Od tego zacznijmy. Tam nie ma logiki, chcesz powiedzieć. Tak? Nie, to nie obrażajmy wojskowych. No właśnie, bo to nie ma logiki taka nie, teza. To znaczy, to tutaj najważniejszym pytaniem, które powinno paść, a które nie padło na żadnej z konferencji prasowej, jest pytanie, czy naczelny prokurator wojskowy, generał Krzysztof Parulski, wiedział, co chce powiedzieć jego podwładny, pułkownik Mikołaj Przybył. Gdyby nie wiedział, byłby to przykład rażącej niesubordynacji pułkownika Przybyła, więc mam podejrzenie graniczące z pewnością, że cała ta akcja była uzgodniona z prokuratorem Parulskim. No zwłaszcza, że na konferencji Parulski tak jasno i tak od razu wsparł. Doświadczenie Przybyła, ono było świadczeniem niewygłoszonym spontanicznie, tylko odczytanym i rozdanym dziennikarzom. Ja z dużą dozą pewności podejrzewam, że ten tekst był znany prokuratorowi Parulskiemu. I tak naprawdę, jeżeli mamy tutaj z czymś do czynienia, no to z podaniem przez prokuratora Parulskiego prokuratorowi Seremetowi obiadu Drawskiego. Tu jest coś, dochodzimy do bardzo poważnych pytań. Ja chciałbym, żebyśmy posłuchali pytania, które zadał nasz niezawodny szczur biurowy, bloger Salonu 24. Posłuchajmy.